Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Anno. Prawdopodobnie wiecie co gramy, więc nie wystaje się rozwodził nad tym. Przygotowywać musimy się na kolejną dostawę, tym razem mamy tutaj już te srebrne monety do wyprodukowania. Zobaczmy w sumie. Kauczuk byśmy tutaj potrzebowali. Tylko teraz nie pamiętam, szczerze wam powiem, jak to z tym kauczukiem było. To jest, aha, to jest jakieś pole, dobra. To w takim razie już zacznijcie coś tutaj robić z tym kauczukiem. Wiecie, to może to tak troszkę zakręcimy w ten sposób, że ja to sobie tu przesunę. A jeszcze woda się zaczęła teraz cofać. No dobra, nie będzie tego kauczuku za dużo. Nawet nie na poziomie 60%, znaczy 50% to nie będzie. No ale trudno, jakoś to trzeba tam, wiecie. Brakuje uprawy kawy. Aha, w sensie, że wam brakuje tego. No tak. Dobra. Tu jest, tu jest, tu jest. Okej. Okay. Czego tutaj brakuje? Lnu. No tak, bo jest go za mało. Mógłby go przewalać na poncza, można powiedzieć. Siemię lniane w magazynie jest za mało. Chociaż myśmy zbudowali kolejne pole lnu. Traktorów oni nie mają. Ci mają, ale tamci nie. To będę raczej pchał później dalej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Zdolności irygacyjne. No, mógłbym posunąć jeszcze kawałek. Więc tak też zrobimy. Wiecie co, ja tutaj muszę zakręcić. No, coś takiego zróbmy. Z racji tego, że tam zacznie się nachodzić z tamtym. Tutaj macie zrobione wszystkie? Nie, o, to przy okazji tutaj powiększymy git. Dobra. Tylko jest za mało tutaj. I mi tu brakuje trochę pracowników. Ale tylko 20. Czy ja mogę to zlevelować? Nie, bo ten room jest potrzebny tutaj. Fulla paliwa macie? O, fulla mam. Dobra, to ty tu wracaj. 60 ton z sztab srebra potrzebujemy. Mamy 20, powiedzmy. Czy tego jest za dużo? No nie, ale to moglibyśmy ten amalgamat dobudować. Czy obreros? Trzeba skopiować ten budynek. Dobrze stawiam? Chyba tak. Nie, jednak nie, źle postawiłem. No dobra, trudno. To jest jakieś obejście, trzeba tutaj zrobić do tego. Dobra, bo tutaj gra. A, że się nie mie... No. Spróbuję jeszcze 3 wcisnąć, to teraz nie wiem, czy ja tutaj to wcisnę, te 3. Wciśniemy, wciśniemy, ale trochę musimy przykombinować. Tutaj. Zdecyduj, czy złożyć ofiarę w palącym słońcu. W palącym słońcu koryta rzek stają się coraz bardziej suche. Wygnańcy wierzą, że muszą złożyć ofiarę wody. Ten wybór spowoduje zniszczenie zbiornika. Zaakceptuj promienie słońca. Woda zostaje przekierowana do budynków wytwarzających srebro, co skutkuje ulepszeniem ich wydajności. Zaakceptuj odwodnienie. Wszystkie budynki produkujące srebro. Lepiej dam to. O, tu załadunek jest opóźniony, bo tych budynków widzę jest tyle. Ulepszmy to. Tu na spokojnie ta... Ale czemu spadła produkcja?
Przygniatające upały, aha. Dobra, suche drewno, okej. Myśmy trochę alkoholu chcieli stąd zabrać. Zobaczmy, czy jest taka możliwość. Dobra, dyszkę można wziąć. Płyńcie tam z powrotem. Się wyrabiają? Wyrabiają się. Nawet powoli tych kóz przybywa. Dobra. Tego na razie nie buduję, bo i tak nie mam tego kauczuka. Raczej zasięg będzie powoli spadał. No niestety. Oj, brak magazynu w zasięgu. Tutaj zawieście. A ile tam macie? Wow, jedną sztukę. Ła, wybaczcie. A, dobra. A tutaj mamy. No dobra, czyli w sumie tak naprawdę teraz większość czasu prawdopodobnie będziemy czekać na materiał, więc możemy sobie to myślę przyspieszyć. Brakuje tam siły. No tak, ja wiem, że ich tu brakuje, bo nie zlewelowali żadni. O, miałem zabrać stąd te czapki, jak płynęłem. Dobra, możesz tu tam zawieść. Tutaj sobie zlewelujemy z 2-3 budynki, żeby mieć tutaj tych paru pracowników. Tak, bo tutaj wy nie macie tego chociaż lnu, tu i tak nie ma. Ale dziwne, że oni są w stanie przetworzyć cały ten len, a ci również? Że nic nie zostaje? Myślałem, że tego będzie trochę na magazynie leżeć, tego siemia lnianego, a tu widzę, oni i tak to wykorzystują wszystko. Dobra, można? Można. Jest? Jest, dobra. No to jakby nie patrzeć, produkcja wynosi aż 300 na tym o, na prawie powiedzmy. A mimo to oni są w stanie to zużyć. Dobra, to ja to buduję na traktory i później to powiększymy. Raczej niech się zwiększy produkcja przez posiadanie tych traktorów. No i nie w tą stronę. Dobra, załaduj do pełna. Weźmiemy dyszkę. Weźmiemy trochę paliwa tam do nich. Czy oni coś by stąd chcieli? No chyba nie. Dobra, możecie płynąć. Dobra, siła robocza. Pewnie są niezadowoleni czy coś takiego. Gulasz rybny. Aha, no alkohol się skończył, dobra. Trzeba by pomyśleć coś o tym pierwszym budynku, więc muszę ulepszyć kolejne domki po to, żeby byli pracownicy na to. Może nie aż tam, bo nie wiem, czy sięgnie ich ten ring, który oni tak ubóstwiają. Dobra. Czy wy jesteś w zasięgu tego ringu? Aha, bo wy macie ten przejazd taki. To dlatego pewnie. Szpital. No ale wy powinniście mieć 100%. No, wy macie 100, okej. Okay. Budujmy ten szpital. Okej. Zobaczmy, jak sytuacja z tym kauczukiem tutaj za to się ma. Powiększmy. Kauczuk. Gdzie to było? Bo mam wszystkie towary i gdzieś go pewnie przeoczyłem. No nie mogę, gdzie ja go omijam?
No, 4 tylko. Bardzo mało. No tak, bo tutaj już prawie produkcji w ogóle nie ma. No razy to kawę weź. Kto produkuje kawę? Aż 150 pracowników do robienia tej kawy potrzeba? No powiem wam, że bardzo dużo. O, wiem jak to możemy zrobić w sumie. Jak damy tu, to trochę skróci się to droga. O, dokładnie. Dobra. Tego ring powinien był postawić w środku miasta bardziej, nie? A, wiem właśnie. A wam co, co brakuje wam, że... Aha, z daleka jesteście od rynku. No dobra. No co, no tą kawę można by było zacząć gdzieś palić. Damy to tutaj. Miałem sobie trochę cegieł. Cegły, 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 dobra, są. Pójdźcie z tym tam. No tak, w sumie coś trzeba było już pomyśleć z tą produkcją tych srebrnych monet. Fakt, że bardzo mało mamy tego lnu na razie. Wiecie co, na razie to ja zlikwiduję chyba tą uprawę tej kawy. Niestety muszę ją tutaj anulować, bo to jest ważniejsze na ten moment. I traktora chyba tutaj postawię, to będzie produkcja większa. No, gra zajarzyła, że będzie traktor za to. To tyle spoko. Jakiej wysokości to wszystko w ogóle powinno być? Woda dotrze aż tutaj? Bo wiadomo, lepiej zużyć te tutaj tereny, nie? Dobra, zrobimy to w ten sposób. Żeby to, co jest na zielonym, to żeby działało jeszcze. Dobra. Przypłynął? Dobra, zaraz będzie. Z 50 poszło. Paliwo zaraz im tam dowiozą. A wy byście chcieli jeszcze więcej tych. Wiesz, tu i tak będę musiał tak odrobić albo coś, albo tu przeciąć, coś będę musiał pomyśleć. Dobra. Zobaczmy, co tutaj można zabrać. Jest srebro jakieś z tych kopalni w ogóle tutaj do zabrania? No coś tam jest. Dobra, dycha, którą potrzebujemy. Ja tutaj tego cyjanku nie brakuje na szczęście jeszcze na magazynach. Ile zrobili? 112, 131. Bardzo fajne liczby. Podoba mi się. Ilu was tu pracuje? 80. No dobra, mogę zrobić. Ciekawe, w sumie może magazyn zaraz będę musiał postawić, bo robi... No chociaż nie, jeszcze widziałem, że tam nie jest obłożony mocno. Więc na razie jeszcze nie, na szczęście. Dobra. Co tu stoisz? Czekamy teraz na nich. O, gdzie jest zadyma? We need more workers.
Czy jest w końcu tego więcej lnu, czy oni dalej przetwarzają jakimś... No, już myślałem. Dobra, na szczęście jest. Nie, bez różnicy. Myślałem, że obrócę, ale to i tak nic nie da. Dobra, tu jest również. Czy oni mają obydwa... No. Ci mają za mało. Gdzie mogę, to jeszcze zbuduję. Mimo, że nie będzie pracować, to ja wiem. Gdzieś za dymę robią. Co z tą kawą? Czy ona... O, dobra, produkują. Czy wy macie tam kawę koniec końców? Macie, dobra. No, za to już wam się czapki, że tak powiem, skończyły, co? Też niedobrze. Paliwa trochę. O, jedzenia można trochę tam zabrać, żeby się zaraz tam nie skończyło. Alkoholu trochę. Aha, dobra, to tu się za dyma robiło. Dorzućcie oddział. I my mamy teraz, można powiedzieć, 15 minut, żeby doprodukować tego... no. No wiecie, o co chodzi, te monety, czy co tam było. No, monety, dobra. Mamy pracowników tylu, ile trzeba. Może tu? Ach, nie mogę. Jakbym mógł tą przesunął, może nawet. Zrobimy to tak. W takim razie. To, żeby można było pójść tutaj za fabrykami. I myślę, że może... No, już widzę, że tak, że to jest dobry pomysł. Bo już widzę, że tam przepełnieni są. Okej. Okay. No to co? Cyrkamy teraz tutaj na 35 cegieł, które ja akurat zabrałem, no ale trudno. Właśnie tych kapeluszy ostatnio nie zabierałem. No i dobra, i zaraz będzie padać deszcz i będzie git, myślę. No, przyjedziesz, zanim się ten okres letni skończy, przyjedziesz, dobra. Nie wiem, ile jedzenia zostało. O, jeszcze trochę było, więc na spokojnie. Paliwo też dowiozłem, więc nie zabraknie. O, pierwsza czapka wyszła. W filcu to widzę, mamy bardzo dużo. Zobaczmy w takim razie. Tutaj to mogę zabrać, to też zabrać mogę. Co z takich rzeczy jeszcze tutaj, co by było trzeba zabrać? Aha, no te kurteczki. No, ich trzeba zabrać już teraz dużo. Trochę kawy. Dobra, to może nie kawę wezmę. Dobra. Okej. Dobra, to niech w planach zostanie, bo czuję, że po tym pewnie będzie trzeba i tak dużo więcej tego produkować. Zobaczmy, jak stoimy z tym. O, 60 ton nawet jeszcze nie mamy, no to niedobrze. To może kopię tego zrobimy. Co tutaj mamy zwiększone? Ojejku, zalane kopalnie całkowicie są. Przez 20 minut, no to duży problem. Ryzyko pożaru zmniejszone. Ryzyko pożaru minus 50, ryzyko pożaru w budynkach sąsiednich minus 200. Jak minus 200? To co? Nie rozumiem za bardzo. Minus 100, rozumiem, okej, tak? No to jest sens, nie? Ale minus 200? Ja rozumiem, jakby było plus 200. No to tam jeszcze ma sens, nie? Minus 35 uprawy. No ogólnie nic ciekawego. No ale na szczęście mamy trochę tego amalgamatu srebra, więc w międzyczasie oni coś tam będą mogli poklepać, poprodukować. Dobra, czapki przyjechały. Znaczy czapki, poncza. No to mogę wrzucić, bo raczej nie sądzę, żeby byli aż tak szybcy w tej produkcji. No wam powiem, że tak na styk chyba się wyrobimy z tą dostawą obecną. No bo oni tu trochę zużyją, tak, na te monety. Już nawet jedna jest u nas na magazynie. Więc wcale nie będzie takiego szału. Staliście alkohol.
Będę musiał jeszcze jednych tutaj wyprodukować ich. Ale za to woda, o. Przybyło jej dosyć dużo, widzę. Co można się przesunąć z tą wodą w tą stronę, tylko... jakby to zrobić. Jeszcze można w dół coś ten podziałać. Już chyba nie ma większego sensu z drugiej strony, bo... No, niby tam jakiś pokazuje mi zasięg, ale może mnie oszukiwać, że tak powiem, trochę gra. Bra, niech se ta woda tam płynie. My tu zwiększymy liczbę naszych upraw. Mamy max. To również będzie zaraz max. Dobra, jest max. Jak to tu wygląda? Tu jest ok. Ale chyba więcej tego lnu i tak potrzebuję, bo jednak tam bym. Tu chyba dorzucę lnu. Jak się tu powiększy. No może się teraz też okazać, że kauczuk jednak dużo więcej potrzebuje. O, tam nie. Ile mamy w zapasie? Dopiero dwie kratki. Coś tam, że ludzie mają problem z wiatrami. Zaraz coś wymyślimy. Jak pociągnę tutaj do góry, to dużo stracimy na tym. Chociaż w sumie może by tak zrobić. O, w ten sposób. No i dobra, i tu powinno być zielono wszędzie. Traktora jeszcze tutaj dorzucimy. Tu gdzieś na środku się zrobi magazyn. No dobra, niech będzie tak. Zrobimy tutaj dodatkowy ten budynek. Okej. Wy możecie zacząć w takim razie pracować. Też, no, troszkę. Aha, bo ta woda się tam jeszcze nie dosunęła. No dobra, to zaraz jak się przesunie, to powinno być ok. A wam trzeba tutaj przesunąć znowu. Niech będzie na razie tak, zobaczymy. Później, żeby ta woda w zapasie trochę była. Nie będziemy chcieli coś tam później poczarować. Okej. Tu to. Jakieś tam produkcja jest. Dobra, zobaczmy co możemy zabrać. Możemy to zabrać. Kapelusze możemy zabrać. Alkohol, oni tu piją go. To możemy to. No. Dobra, to może nie. To weźmiemy. Jak tam nasze monety? Ile mamy? 3. Dobra, wiecie co, jednak muszę uruchomić tą drugą już. Że tak powiem, ludzi z roboty brakuje. Szpital.
have to thank you for it. Zadowolenie. No, cygara by jeszcze chcieli, ale tego to ja raczej chyba nawet nie wiem, gdzie miałbym. Aha, tu musiałbym produkować. To już chyba sobie odpuścimy, wiecie. Tutaj traktory sobie jeżdżą. Oj, źle podpłynąłem. Wam powiem, że to srebro to się bardzo ciężko produkuje. Płyniemy tam z powrotem. A, właśnie. Wściekłe wiatry. Nad wyspą przetaczają się silne wiatry monsunowe. Ludzie wierzą, że to wściekłe wycie samej góry lub potwornego władcy jej najgłębszych grot. Zezwól na przerwę do ustania wichur. Ludzie odczuwają ulgę, że nie muszą pracować podczas wichury. Efekt potrwa do następnego monsunu. Wow, bez przesady. Wszystkie domy mieszkalne i wszystkie budynki produkcyjne. Guma do rzucia. Czy co, ja muszę to sprawdzić. Ale do 50 ton to ja nie mogę sobie pozwolić tak rzucić chyba. Kurde, dałbym, ale aż tyle nie mogę. Podaj mi decyzję. Wpływa na wszystkie domy mieszkalne i wszystkie budynki produkcyjne. Wydajność plus 50%. No, kosztem dosłownie minus 5 do zadowolenia, naprawdę? No to ja rozumiem, jakby to było minus 15, bo to w takim razie się nie opłaca. Zobaczcie, tu dostanę zadowolenie plus 5, a będę musiał przywalić, musiałbym przywalić 5 do... Wiesz, wiecie co, czekamy z tym. Przecież chyba nie, bo to chyba nie ma znaczenia, co? Bo to kiedy jest? Ludzie, efekt potrwa do następnego monsunu, dobra. Trudno, nic nie zrobimy. Jak będzie zadyma, to się będziemy tym wtedy zajmować. Jakie ogólne macie? Macie zadowolenie plus 26, więc. A wy? Plus 12. Warunki pracy. Nasz kolega niemiły zaraz przypłynie. A my jeszcze nie mamy tych srebrnych monet, tyle ile trzeba. Dobrze, że chociaż tego mamy wystarczająco. Można zaplanować kolejne, już widzę. Dobra. Poncza trzeba zabrać. Co ciekawe, widzę, że tutaj co, pracuje jednak? To czapki weźmiemy. Mógłbym ustawić oczywiście, żeby pływał, ale wolę tak samemu kontrolować to. W końcu to jest tylko jedna wyspa, więc mogę doglądać tego osobiście. O, czapki się właśnie skończyły. Ta guma do rzucia ogólnie z czego jest produkowana? Aha, nasz kolega płynie. Mamy? 15 nawet, wow. To poczekamy. Oddam mu to w ostatniej chwili. Jesteś zwykłym pasożytem, nasz, powiedzmy, bohater mówi. Pasożyt? Nie jestem szlachetnie urodzony tak jak ty. Ojciec nie zabierał mnie na obiadki u króla, nie otrzymałem awansu ze względu na nazwisko. Ja pracowałem, Vasco, harowałem, jak ty teraz harujesz. O, chyba się denerwował. Cukrownia i aha, plantacja kauczuku. Chciałbym mieć kauczuk do robienia gum. A zobaczmy w sumie, czy ja mam jakiś może nadmiar cukru? Zobaczmy gdzie ten cukier jest. Nie mam nadmiaru cukru. Nawet ani trochę nie mam. Dobra, to już wiemy co potrzebujemy zrobić. Jak to z tą wodą? 160. Czyli tu trzeba by było coś zrobić. Dobra. Czyli muszę tu wyciąć kawałek. I zrobić to w ten sposób, że zrobimy tutaj ten zbiornik. O, coś takiego. To co to mamy? To jest cukrownia.
Dobra. Tu mamy. Paliwo będzie, więc można zaszaleć. Ja to trochę źle zrobiłem. Powinienem przesunąć to w drugą stronę. Żeby tutaj zająć. 192. No i mamy, ok. Dobra, tu mamy. Tu również mamy. Czy może cukier mógłbym dorzucić jeszcze jeden, ale już bez paliwa tym razem. Oj tam, poczekaj sobie. Nie. Trzeba jeszcze dorobić tych kanałów. Nie tak? Nie wiem. Aha, no w sumie to mógłbym budować i budować jeszcze, bo tej wody to jest w zapasie bardzo dużo. Okej, zróbmy to tak na razie. Ulepszmy. Dobra. Chodź tu, kolego, dam ci to. Jaha, damy razy dwa, zobaczymy tym razem. Gra chyba sobie przyłączyła prędkość na mniejszą, więc... Chociaż... Nie, na pewno przyłączyła sobie gra na mniejszą prędkość. Wielkie zwiększenie następnego kontyngentu. Przekup aktuariusza gotówką. Otrzymasz dodatkową siłę roboczą. Wpływa na wszystkie domy mieszkalne. Tymczasowe wsparcie. O, 100 tysięcy mamy. Po prostu tutaj... Zorganizuje nam dodatkowych robotników. Dobra, spróbujmy. Zobaczymy, ile dostaniemy więcej. Ma nam wysłać dodatkowych tych. Wiesz, Vasco, za te całe srebro mamy zamiar zbudować wielką nową armadę. Armadę sterowców. Naturalnie nie powierzymy tego tego zaradnemu członkowi twojej rodziny. No fajnie, zbudujcie sobie sterowce. Tym razem będziemy potrzebować 80 ton srebrnych monet. Tu się nie wyrabiają, widzę. Kauczuk i sztaby srebra. Dobra. To zapewne będzie potrzebne dodatkowo. Ej, gdzie są ci moi dodatkowi robotnicy? Ja nie miałem jakichś ludzi dostać dodatkowych? Co za oszustwo. I weź tu z takim gadaj, nie? Że, no myślałem, że może, nie wiem, po 11 ich może mieszka w tych domkach. Czemu spada? Dobra, coś się skończyło, tak? No ci dopiero zaczynają z tego korzystać. Ha, czapki pewnie się skończyło, o to chodzi. Ojku. Muszę tak balansować bardziej. Zobacz, tam to się tyczyło tylko, powiedzmy, tych innych budynków. No dobra, zobaczmy. Ja z ciekawości chciałbym zobaczyć. No, tu muszę przy tym zbudować. Z ciekawości chciałem zobaczyć ten budynek. No właśnie, ich wymagania to są jakieś kosmiczne. Ostry sos. A jakieś te dodatkowo. Bo ci zwykli chyba tego nie korzystają z tego. O, łatwiej ich zaspokoić, że tak powiem. Dobra. Wysłaliśmy go tu. No nic. Myślę, że to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku postaram się dorobić tutaj produkcję tych kapeluszy, żebyśmy ich mieli na tyle dużo, że będziemy mogli je tam wysyłać stąd, bo jak wiecie, tutaj udało nam się, że tak powiem, tutaj zwiększyć produkcję siemia lnianego, więc prawdopodobnie, no jest już go trochę na magazynie, widzę, że tutaj będzie trzeba jeszcze, tego nie ulepszę już.
Będzie trzeba tutaj się też jakoś to porozporządzać, bo widzę, że tutaj mają problemy z załadunkiem i wyładunkiem, ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku. Ja go nawet wyślę po to, żeby on pojechał po te towary. Tak więc to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.